Jesteśmy przy stanowisku pracy Witolda Mesyrowicza, czyli przy komputerze. Widzę, obrabia pan plakat poświęcony nowemu politykowi Ryszardowi Petru, tak? Tak, tak, oczywiście. Ryszard Petru zaistniał po ostatnich wyborach jako przywódca no dość takiej prężnej formacji Nowoczesna. I co się z tego urodzi i jakie będą dalsze losy tego polityka, nikt nie wie. Dotychczas wszystkim kojarzył się raczej z aktywnością ekonomiczną, był doradcą w kilku bankach i postrzegany jest powszechnie jako liberalny ekonomista. Stąd moje skojarzenie z filmem Olivera Stone'a Wall Street. Ile czasu pan zajmuje ugryzienie tego tematu? Bardzo różnie, nie ma na to reguły oczywiście. Wszystko zależy od wyrazistości polityka i od kontekstu, w jakim chcę go pokazać. No, zajmuje to na ogół ładne kilka dni. Nie ma na to reguły. Myślę, że sztuki plastyczne to jest rzecz niewymierna, nieprzeliczalna ani na czas, ani na liczby. Dlatego jest ciekawa, fascynująca i powiedziałbym bardzo wciągająca. Witold Mesyrowicz jest artystą, którego trudno w krótkim ujęciu filmowym przedstawić. Znakomity gawędziarz, znawca historii sztuki i historii kultury. Osobowość o bogatych refleksjach egzystencjalnych i historycznych, a jednocześnie osobowość lekka, niestroniąca od humoru i autoironii. No i artysta z wielkim poczuciem smaku, koloru i harmonii. Słowem, człowiek wielowymiarowy. Najlepiej sam opowiedziałby o swojej twórczości i o swoim rozumieniu sztuki, ale trwałoby to bardzo długo. Chcę bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi za zaproszenie mnie do tak, już w tej chwili mogę powiedzieć, śmiało kultowego miejsca, jakim jest Hotel Mazurka. Mówię o sferze kultury poprzez organizację już 17 Forum Mazurkas. Jego książka autorska Cały mój świat na kartkach papieru liczy bagatela 480 stron. Ponad 40 lat pracy twórczej. To głównie grafika wydawnicza i reklamowa. Plakat i rysunek satyryczny. To również ponad 150 nagród i wyróżnień w różnorakich konkursach plastycznych w kraju i za granicą. Solidne wykształcenie warsztatowe i artystyczne artysta zdobywał w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a jego mistrzem był sam profesor Henryk Tomaszewski, jeden z głównych twórców Polskiej Szkoły Plakatu. Niezwykle edukacyjne i inspirujące kontakty, ćwiczenia i dyskusje warsztatowe z profesorem Henrykiem Tomaszewskim spowodowały, że plakat stał się ulubioną formą plastyczną Witolda Mesyrowicza już po studiach w pracy zawodowej. Plakat to sztuka uliczna, sztuka służebna, w której za pomocą sugestywnej kreski, linii pędzla, koloru, klarownej kompozycji, a także odpowiedniego liternictwa reklamuje się jakieś wydarzenie, film, sztukę teatralną, operę, festiwal, targi, mecze sportowe. Plakatów używa się też do propagandy i reklamy konkretnych towarów. Ale Polska Szkoła Plakatu, ta ceniona w Polsce i za granicą, powstawała głównie wokół zdarzeń związanych z kulturą. W plakacie najważniejszy jest pomysł, ciągle świeży, a więc potrzebna jest inteligentna wyobraźnia, która podpowie, jak za pomocą uproszczonych form graficznych
i malarskich, oddać istotę rzeczy, puentę, syntezę, a jednocześnie stworzyć dzieło plastyczne, które przyciągnie uwagę odbiorcy. Polska Szkoła Plakatu zasłynęła ze swojej lapidarności, zwięzłości, która była jednak wyrazista, zrozumiała i pełna znaczeń. Charakterystycznymi cechami plakatów lat 60. i 70. XX wieku były anegdota, humor, kalambur i metafora ujęte w języku plastycznym. Również pomysły z obszaru surrealizmu, groteski, iluzji i absurdu, a także bliskie symbole kulturowe. Do tego trzeba dołożyć oryginalne kompozycje liternicze, wtedy często pisane ręcznie. Litery na plakacie nie służyły tylko informacji. Były częścią całościowej koncepcji plastycznej, a także znakami graficznymi, które przez swoją plastykę miały przekazywać czytelny komunikat, ale i przyciągać wzrok. Henryk Tomaszewski i inni graficy, którzy tworzyli koncepcję Polskiej Szkoły Plakatu, tacy jak Tadeusz Trepkowski, Roman Cieślewicz, Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Eryk Lipiński, Franciszek Starowiejski, Waldemar Świeży, Walerian Borowczyk, Józef Mroszczak, Rosłan Szajbo, Maciej Urbaniec, Maciej Hibner, Mieczysław Wasilewski, Andrzej Krajewski. Podnieśli sztukę plakatu do takiego poziomu, że trafiła do muzeów i salonów. Twórczość w konwencjach Polskiej Szkoły Plakatu uprawia obecnie małe grono grafików i malarzy. Pałeczkę przejęli młodsi artyści, tacy jak Andrzej Pongowski, Rafał Olbiński, Wiesław Wałkuski, Lech Majewski, Włodzimierz Terechowicz i Witold Mysyrowicz, nasz filmowy bohater, który jest autorem kilkuset plakatów. Witold Mysyrowicz tym różni się od swoich kolegów, że posiada temperament polityczny i że przyciąga go tematyka codzienności w aspektach kulturowych, religijnych, obyczajowych, socjologicznych i politycznych. Czerpie z rzeczywistości, wnikliwie ją analizuje, a potem krytycznie ją obrazuje w plakatach i rysunkach satyrycznych. Artysta nie ukrywa swych lewicowych i progresywnych poglądów, czym się niejednokrotnie naraża na ostrą krytykę, nie tylko wśród konserwatywnych środowisk. Odważnie krytykuje w swoich pracach niektóre zjawiska liberalnej demokracji, ustroju przyjętego w Polsce po 1989 roku, takie jak niesprawiedliwość, nieuczciwą prywatyzację, wyzysk, klerykalizm, głupotę władzy. Angażując się w satyrę plastyczną, artysta wchodzi na pole polityki, obyczaju i rozwoju społecznego, cały czas balansując na niebezpiecznej krawędzi. Wolny rynek III Rzeczpospolitej w dramatyczny sposób ograniczył zamówienia na plakaty. Witold Mysyrowicz wymyślił więc nowy rodzaj sztuki. Plakat jako dzieło autonomiczne, bez jego funkcji służebnej. Plakat, który zachowuje plastyczne i intelektualne kanony,
ale powstaje nie na zamówienie jakiejś firmy, dla reklamy, ale z potrzeby ducha, pasji i chęci zaangażowania artysty. Tak powstała kolekcja kilkudziesięciu plakatów satyrycznych z postaciami ważnych polityków z okresu transformacji w Polsce. Polityków, których artysta włożył w ramy postaci popularnych bohaterów z oper, operetek, dzieł teatralnych i filmów. W ten sposób nawiązując do ich przywar, cech charakteru i miejsca w historii. Tytuły nadane plakatom świadczą o wielkiej erudycji autora i są równie ważne jak same karykatury. W przerysowaniach twarzy i sylwetek polityków artysta jest jednakowo surowy i dla lewicy, i dla prawicy, jak i innych nurtów politycznych. Czas pokaże, które dzieła Witolda Mysyrowicza, rysunki i plakaty zostaną zauważone w historii sztuki i historii naszego kraju jako ważne i piękne dzieła sztuki, a które nie. Jedno jest pewne, że swoją twórczością plastyczną Witold Mysyrowicz odcisnął znaczący ślad w kulturze polskiej, a nawet europejskiej. Przerwę, Aneczko, bo już jest koniec mojej pamięci. Jesteśmy w pracowni, nowej pracowni pana Witolda Mysyrowicza, któremu bardzo dziękujemy, że wpuścił nas tutaj i odsłonił kilka sekretów. Powiedział o serca kilka rzeczy. Rozmawiał bardzo mądrze z naszą kuratorą. Tutaj dam takie zbliżenie na ciebie, Aneczka. Mam nadzieję, że ten film zdążymy zmontować i puścić go tym razem na finisarzu pana Witolda Mazurka z Conference Center. I jemu się na tyle spodoba, że kiedyś też nam zrobi taką karykaturę.